Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiam Toyota Corolla z 2017 roku. Tutaj auto w wersji z silnikiem pojemności 1,6 litra i mocy 136 koni. Została tutaj zamontowana instalacja Landy Renzo w wersji Evo, czyli najnowsza odsłona, że tak powiem, z cichszymi wtryskiwaczami. Tutaj mamy wtryskiwacze, najnowszy produkt, są to wtryskiwacze AEB. Cechujące się bardzo dużą żywotnością i są przede wszystkim ciche. Tak, pokażmy jeszcze resztę poszczególnych elementów. Tutaj widzimy komputer do instalacji gazowej z jego podłączeniami. Tam w głębi widzimy reduktor, obok filtr fazy ciekłej i tu mamy filtr fazy lotnej. I to pod spodem, pod obudową, to co pokazywałem, wtryskiwacze gazowe. Tak, spalanie benzyny w takim aucie jest około 8 litrów, po montażu LPG ma być spalanie na poziomie około 9-10 litrów, czyli oszczędzamy na każdym 1000 km blisko 220 zł. Dla porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 400 zł, na LPG już będzie tylko 180. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik w aucie został zamontowany z wykorzystaniem wolnej zaślepki. Wlew gazu mamy pod klapką. Tutaj mamy dwuczęściowy wlew dokręcany. I zbiornik. Zbiornik w aucie mamy w miejsce koła zapasowego. Mamy tutaj zamontowany zbiornik 55-litrowy, co daje nam około 404 litrów gazu i zasięg blisko 450 km. I tak, podsumowując, cena zestawu czy instalacji Landy Renzo Evo w tym konkretnym aucie jest to koszt 2900 zł i zwrot następuje po około 13100 km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.